Panie sądzie, informuję, że na podstawie artykułu 357 będę rejestrował obraz i dźwięk ze względu na ważny charakter sprawy. Przypomnę, na podstawie artykułu 357 KPK w związku z artykułem 70 paragraf 5 KPW sąd postanowił odmówić nagrywania sprawy z uzasadnieniem, że interes społeczny na tym nie przemawia. Więc zabraniam panu nagrywania, postanowienie jest niezaskarżone. W takim razie, Wysoki Sądzie, ja ponawiam ten wniosek. Dlatego, że ja jako dziennikarz mam prawo rejestrować obrazy w rozprawie jawne. W związku z tym naprawdę wniosek mój ponawiam, grzecznie Wysoki Sądzie chciałbym złożyć. Jeżeli Wysoki Sąd uważa inaczej, proszę zacytować artykuł, wobec którego ja nie mogę dzisiaj rejestrować obrazy. Proszę pana, przed chwilą zacytowałam panu artykuł, ale jeszcze raz panu przypomnę. Artykuł 357 KPK, który stanowi, sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji, filmu i pracy na wykonywanie za pomocą aparatury utwarzania obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny na tym przemawia. Wykonywanie tych czynności nie będzie uchodzić prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia. Sąd może określić ważność uzależnienia, wydanie zezwolenia, uzależnie wydanie zezwolenia przewidzianego w paragrafie pierwszym. Ponawiam wobec tego swoją decyzję w trybie tego przepisu paragrafu pierwszego w związku z artykułem 70 paragraf 5, uznając, że interes, ważny interes społeczny za tym nie przemawia, więc odmawiam nagrywania rozprawy. Przypominam również, że rozprawa jest nagrywana, zarówno obraz, jak i dźwięk. I to wszystko. I to postanowienie nie jest prawomocne. Pani Przewodnicząca, jest całą szacunkiem do Pani Przewodniczącej, do Wysokiego Sądu, jednak miałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, w tym sądzie rok temu złożyłem wniosek o rejestrowanie obrazu i dźwięku, został odrzucony, to był luty. Natomiast ja to rozumiem, Wysoki Sąd miał takie prawo, dokładnie w tej sprawie. To powinno być wszystko w aktach i w ogóle, dlatego że sąd mnie poinformował, że rozprawa jest nagrywana z urzędu. Co się okazało? W protokole z rozprawy, który tutaj pan obwiniony mi udostępnił, nie mógł spojrzeć w niego, okazało się, że rozprawa nie była nagrywana, ponieważ sprzęt się uszkodził w Wysokim Sądzie, w sądzie tutaj w Brzezinach. W związku z tym, w Wysokim Sądzie, ponawiam wniosek o rejestrowanie obrazu i dźwięku ze względu na ważny charakter społeczny. Sprawa dotyczy wykroczenia, nie dotyczy spraw prywatnych, osobistych. To nie są porachunki policji, mam nadzieję, jest obwiniony. A na czym ten ważny interes społeczny pana ocenie polega? To ja proszę Wysokiego Sądu. No to pan składa wniosek, więc dobrze, pan. A ja go uzupełnię. Proszę Wysokiego Sądu, wiem, że policjant nie stawia się na rozprawy, rozprawa trwa bardzo długo, jest to zwłoka sądu wynikająca z tego. Ja też chciałbym pokazać społeczeństwu, że sąd w sposób konsekwentny, prawidłowy przedstawia rzeczywistość związaną z prawem o ruchu drogowym. Tutaj się okazało, że mieliśmy incydent. Policjant wspominał o intymnych częściach ciała w momencie, kiedy jeden z uczestników go o coś pytał. Ja bym chciał wiedzieć, czy policja w Brzezinach jest kompetentna. Do tego mamy prawo jako obywatele. Mamy również prawo do tego, żeby okazać i udowodnić, że sąd w Brzezinach jest konsekwentny i pozwala w sprawach jawnych, w sprawach, które dotyczą przestrzeni publicznej, na rozpatrywanie tych spraw jako sprawy po prostu, których nie mamy nic do ukrycia, bo przecież nie możemy ujawnić danych świadków, publiczności. Ja nawet osób z protokołu prawie nigdy nie udostępniam, bo to nikogo nie interesuje. Natomiast ze względu na rejestrowanie jako dziennikarz mam do tego prawo i wnoszę w Wysokim Sądzie o taką możliwość. Proszę pana, zapewniam pana, że rozprawa jest nagrywana, to znaczy to chociażby widać po tym, co jest na ekranie. Tamta sytuacja, o której pan wspominał, nie dotyczyła tego samego składu sądu, więc trudno mi się w tej sprawie wypowiadać. Natomiast poprzednia rozprawa w tym składzie sądu, widziałem pana, była nagrywana, protokół został nagrany, zapisany na płycie i również ta jest nagrywana. Proszę pana, ostatecznie po pana wypowiedzi odmawiam nagrywania, ponieważ uznaję, że interes społeczny tym nie przemawia. Proszę. Znaczy, proszę pana, skończyłam już z panem, proszę usiąść na sali. Proszę usiąść na sali. Proszę Wysokiego Sądu, ja tylko mam jedną rzecz, żeby dodać. Ja mam szansę. Ale pan już skończył swoją wypowiedź. Ja nie twierdzę, że pan nie ma szacunku, tylko proszę pana, ja trzy razy złożył pan wniosek o nagrywanie. Trzy razy już w tej chwili, na tej samej podstawie wniosek został odwalony. Więc proszę usiąść już na sali i nie przeszkadzać w jej prowadzeniu rozprawy, bo będę musiała pana wyprosić. Pani przewodnicząca, jeżeli pani nie wyprosi, składam do prokuratora. Ale ja pana nie wyprosiłam jeszcze. Ale proszę pana, pan może składać. Pani przewodnicząca, ten artykuł, który pani ma, z całym szacunkiem do Wysokiego Sądu, ten kodeks proszę wrzucić do kosza, jeżeli jest na sali, bo przepis w 2016 roku się zmienił. Sąd umożliwia rejestrowanie obrazu. Sąd łamie prawo. Panie w tej chwili proszę zarządzić 5 minut przerwy. Ja proszę pana, odmawiam nagrywania przez pana w
sposób, jak pan proponuje, natomiast rozprawa jest nazywana za prawo. Sąd łamie prawo w tej chwili. Proszę pana, nie proszę się... państwa, chwileczkę. Pan jest tutaj publicznością. Przedstawicielem. Tak. Państwo jesteście w charakterze publiczności. Tak. A ja jeszcze nie mam państwa, że jeżeli będziecie państwo zachować się w sposób uniemożliwiający prowadzenie rozprawy, to zarządzę opuszczeniem przez państwa sali. Nie mówiąc o możliwości ukarania karami porządkowymi. Proszę, więc proszę usiąść na sali. Proszę mi pozwolić wytłumaczyć. Ale ja już nie chcę pana słuchać. Proszę pana. Nie łamie prawo. Proszę pana. Proszę pana. Pan może się nie zgadzać z moją decyzją, natomiast decyzja została podjęta. Proszę pozostać na sali. Proszę wyłączyć nagrywanie. Pani przewodnicząca, chciałabym uzupełnienie do mediów. Proszę panią, pani przewodnicząca, nie wierzę pani, nie wierzę temu sądowi. W ogóle sądownictwo nasze to jest, pozwolę sobie odczytać, że w Polsce sądownictwo to jeden gigantyczny skandal.